O! Halo, halo, dzień dobry, witam, 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 witam w kolejnym odcinku z... za dużo... co? Wróć, mordeczko, wróć. To jest... wspomnienia wracają, tak, bo to jest FS13, tak. A czemu pewnie spytacie John Deere? No bo se pożyczyłem, kurde, bo... No se pożyczyłem z dwiema HL-kami, żeby po prostu szybko wywieźć zboże. Te, co mam... Ceny są bardzo dobre, także... Wszystko pójdzie na sprzedaż. Ziemniaki, buraki też, wszystko idzie. Chociaż... Nie, buraki zostawiam, bo za 16 godzin będzie zapotrzebowanie, także to nie, to zostawię sobie. Ale pszenicy mam 22, no to trochę... To pszenicy na raz wezmę w sumie. Dobra, także wsiadamy powoli. Drzwi zamykamy i ogień. Mapa to jest oczywiście RSP setkowo. Tylko nie wiem pod którym silosem sobie wysypuję, czy pod tym, czy pod tamtym. A jednak pod tym. Aha, tam z tyłu były jeszcze silosy, także dobra, już przynajmniej wiem, jak to wygląda. Ten teren. Będę sobie tędy jeździł, bo tędy jest kupa bliżej na skup. Dlatego wziąłem sobie John Deere'a, bo leci 26 na godzinę. No. Mil. Bo ja mam angielską grę, to jest po angielsku wszystko, czyli... Ale mile. Czyli 26 mil. To jest jakieś około 35 na godzinę. Na 4800 mam na koncie. No i a w dzisiejszym odcinku będziemy na koncie mieli dużo, dużo więcej. No i także lecimy na skup. To jest 3 razy bliżej niż tam bym jechać miał do ulicy. No tutaj coś się nie wyrobili tutaj. Powiem troszeczkę tutaj jęczmień usech. I no kombajn na polu został. O! I pług! Mój! No genialnie. Orka skończona, ale... Ale pług został i jest 16 tam na dole. Także genialnie. No, także... To jest odcinek na sobotę, także dziękuję Wam za 30 tysięcy wyświetleń. Jeszcze tylko 70 i będzie 100 tysięcy. Jeszcze 10 tysięcy. Kurde, jedno wyświetlenie brakuje teraz, jak ja nagrywam, ale gdy ten film widzicie, to już dawno jest 30 tysięcy, także spokojnie, nie martwię się o to. Kurde, tak się zagadałem, że aż przejechałem. Mówię, tamtędy jest kupa bliżej, ja jadę i kurde nie ma końca, mówię. Tutaj w tą drogę miałem skręcić. O kurde. Miałem skręcić drogę i czemu nikt mi nie powiedział? Oczywiście mapa to jest RSP setkowy, jak mówiłem, V5. Po prostu te 15 tysięcy będę musiał dopłacić tamtemu sąsiadowi, jak wiecie. No i powoli zbieramy sobie na ciągnik nowy, że może tego John Deere'a bym kupił, odkupił w sumie. Za jakąś tam niższą kwotę po prostu. No i leci. HL-ki po 12 tysięcy litrów. Albo po prostu jak to woli, 12 ton. No, także...
Nawet nówka sztuka Funkel przyjedzie chyba. Jak ja widzę, że jak już mam 40 tysięcy, a sprzedałem tylko pszenicę. A rzepak jest kurde po za 2400, a rzepaku mam kurczę. Za. No 2400 to wiem, ale rzepaku ile mam? To tutaj muszę sprawdzić. Kanola 17 ton. Mam 17 ton rzepaku, czyli to. To ładnie. Buraki zostawiam sobie. No może za 16 godzin będzie ta. Jak to się mówi, zapotrzebowanie. Teraz chyba jęczmień wezmę, a chociaż nie wiem co jest w silosach danych, bo. Bo ja pierwszy raz sprzedaję na tej mapie w ogóle. Znaczy, wróć. Nie sprzedaję pierwszy raz, tylko pierwszy raz wyciągam po prostu z glinów zboże, o może tak. No także tu jest kupa bliżej, jak widać. Kurde, trzy razy szybciej trzeba jechać do końca, do tamtą główną wyjechać, potem jeszcze zjechać z ulicy. Aaa, to. Ole zimne. Zimne Pepsi, kurcze. Także. Ja sobie wlałem przed odcinkiem 7 minut temu. A taki zimny prosto z garażu brat przyniósł i. No. I dlatego muszę sobie poczekać, bo po odcinku dopiero się napiję, czyli jakieś za 20 minut będę mógł się napić. No także będzie Sahara jak. To są ziemniaki, dobra. Może jednak ziemniaki wezmę. Są ziemniaki, czy to są ziemniaki? Nie, to są ziemniaki, dobrze. Tylko oczywiście nie da się wysypać, bo. No za niskie przyczepy. Po prostu będę musiał tą dużą przyczepą przyjechać. Tam ta co na polu stała. A czyli tu jest pszenica jęczmień, a tam z tyłu jest rzepak i kukurydza chyba. No i ogień. 8 minut odcinka jest, także bardzo ładnie. Byle ten odcinek dużo nie wali. A teraz pojedziemy dla odmiany tędy. No i. Także 8 minut odcinka jest. Fajnie, jakby ten film mało ważył. Przynajmniej bym go jeszcze przesłał przed live'em dzisiaj. Ogólnie to jest piątek, jak to nagrywam, czyli jeden dzień do przodu, tak jakby nagrywam. Ale lipinki mam nagrane, czyli lipinki to tam mogę tylko po prostu sobie jutro wrzucić. No tutaj wszystkie moje pola stależowałem. I no. Dlatego nie chciałem tędy jechać, bo tu tygrys stoi mój. Sąsiad pożyczył i co? I zrobił tam chyba kurde z kółko po tej kukurydzy i. O i tutaj jeszcze stależowane jest. Pamiętacie tutaj w poprzednim odcinku sam przez miał ziemniaki, ale już nie ma. No i tu jest moje pole. Tam 16 z tyłu stoi. No i tak to wygląda. I ogień na tłoki. Tłoki się rozgrzały. No teraz to już wiem, że za tym polem trzeba skręcić. Czy
też wiedziałem, że jest tutaj skręt, tylko po prostu za daleko przejechałem. Że mi się zdaje, że tą drogą co jest wtedy to jest troszeczkę bliżej. Ale mnie się może tylko zdawać. No nie wiem, mi się zdaje, że tam jest, że tamtą drogą jest bliżej, no ale... Chociaż w sumie na to jedno i to samo wychodzi. Już giga ważyć, nie? Także no, pozdrawiam. Dwa tysiące pięćset jest moje. Ja se po odcinku na OLX-a wejdę i se zobaczę, po ile John Deere latają. A te większe po prostu. Powiem tak, kombajnem jeszcze dam radę, ale ciągnikami to tak średnio już dam radę. Po prostu John Deere był większy i większe maszyny już można zasapować. Ten 66 nie byłby zły, ale... Zawsze można takiego z cudem dokupić później do zwierząt kiedyś tam. No tu skręt i ogień, nie? No i tutaj sam się trochę poprzeczniak się zrobił i chyba raz koło objechał, z tego co widzę. No, i tak to wygląda. No i... I znowu przejechałem. Trzeba będzie dopłacić 15 tysięcy, tak jak mówiłem. Na pewno jak przyjdzie nowy ciągnik, to musi być siewnik od razu. To już z góry wam zapowiadam. Musi być od razu siewnik, bo to nie da rady inaczej. A tym poznaniakiem to jeszcze przelecę ten sezon, no ale już trzeba będzie jakiś taki... szóstkę jakoś zazapować już, nie? O, kanola, idealnie. W sensie kanola, czyli rzepak, jakby ktoś pytał. Czyli w tym drugim jest kukurydza. No teraz będą największe pieniądze pójdą. Przecież ten już taki 4-metrowy siewnik by targał, no co? Czwórkę pociągnie na luzie. I tak to wygląda. A czyli jeszcze jeden kurs z kukurydzą tylko będzie i gitara. A ziemniaki to ja se po prostu wywiozę kiedy indziej. Przecież myślę, że tak kupę tamtego John Deere'a kombajnu. Ale to jeszcze kombajn da radę. Kombajn jeszcze z dwa sezony da radę, ale ciągnik... Ciągniki na upartego też by dali radę, tylko po prostu chcę jakąś nowość już wrzucić, żeby nie było ciągle tej monotonii, że te dwa Ursusy ciągle i farszit. Aby się też wam to nie zrodziło. Aby się wam to nie znudziło i po prostu większe maszyny to raz, że ja będę szybciej uprawiał. Pola szybciej będę obrabiał, o może tak. To raz, że ja szybciej pola będę obrabiał, a dwa, że...
Szybciej będę save'a ogarniał i więcej po prostu na odcinku zdążę zrobić niż teraz. Także troszeczkę jazdy jest, no ale. Ale za te pieniądze to chyba warto troszeczkę pojeździć. No takie 25 minut może będzie odcinka. Bo myślę, że ten kurs jeszcze z 10 minut zajmie, czyli. Ile akurat, bo przynajmniej ta Pepsi mi się ochłodzi. W sensie ociepli troszeczkę, o może tak. Tutaj nie ma co szukać na tych kawałkach, bo to są za duże kawałki na razie. Ale tamte mniejsze można celować kawałki. Bo tam nie są takie duże kawałeczki jak tutaj. Koło skupu na przykład ten. Jest taki mega duży kawałek. No za niego stówę to leciutko trzeba będzie dać. O panie! Ile kasy? 30 tysięcy z przyczepy. sześć tysięcy! Kurde, jak ja takiej kwoty chyba nie widziałem. Długo, długo, długo. Ale. Tak jakby moje jest 90. 90 tylko. Dlaczego 90? No bo. A może teraz, żeby się nie znudziło, pojedziemy w prawo. Statkowo. I teraz w lewo. Troszeczkę inną drogą teraz pojadę. Aby się po prostu ta droga wam nie znudziła. No bo to głównie dla was robię tę drogę tutaj. Bo ja jakbym jeździł poza odcinkiem, no to ja bym troszeczkę inaczej jechał, bo. Po prostu wiecie, jakbym pojechał. Znając życie. No to jest praktycznie to samo, tylko że. Że omijam po prostu. Tak jakby asfaltową drogę, nie? No i ogień. Cały czas zakręt i ogień. No już na gospie jestem prawie że. Tam na górce jest zaraz w lewo i ogień. Na full speedzie jadę, a co tam nie będę hamował, bo bez sensu. Oj, gitara, i jestem na gospodarce znowu. Nie, nie ma tam objazdy, kurde. No i teraz bierzemy sobie ostatni kurs, czyli kukurydzę. No za kukurydzę to dużo pieniędzy nie będzie, no ale. Wiem, że pierwsza nie jest pełna, ale chciałem po prostu, żeby troszeczkę więcej na drugiej było. By tak mniej więcej porówno było, nie? Ło, panie, ale wyskoczył. Ej, 20 się zbliża. Kurde, która jest godzina? 17:35, a ty spać chcesz? No i bo wiecie, jak to jest, jak się idzie do szkoły, to. Się wstaje o 7. No a pojedzie jeszcze pewnie przez 12 godzin jeszcze nie śpisz, no to. To tylko 10,5. Ale. Jednak szkoła troszeczkę. Męczy. W sensie. Chodzi nie o to, że.
Czy chodzi o to, nie chodzi o to, że męczy w sensie, że jest dużo materiału i dużo zadań domowych. To nie o to chodzi, tylko męczy po prostu mnie to wstawanie takie szybkie rano, o tej kurde 7, bo tak jak nie idę do szkoły, czyli zapewne jutro, no bo jutro jest sobota, no to wiadomo, że nie pójdę, czyli dzisiaj, no to, czyli dzisiaj, jak wy to widzicie, no ale. No to na pewno nie będę wstawał o 7 jak baran, bo po co? Tylko będę wstawał do tej 10 albo 10:30, nie? Także ja się po prostu na tym wyśpię. No i tak to też wygląda. Że chyba już nie będę zjeżdżał po prostu, tylko to chyc na skupie zostanę i się pożegnamy. Bo nie ma sensu, żebym wracał, bo to jest bez sensu. No. I zaraz będziemy kończyć. No i przy okazji będzie trochę pieniędzy zarobiliśmy, bo 100 tysięcy zarobiliśmy. No cały odcinek w transporcie, także może was to znudzić, no ale kto będzie chciał, to obejrzy, o. To 14, no to jest 100. Sto pięć, 106 tysięcy zarobiłem około z plonów, także bardzo dobrze. Tego potyganasz? Oj. Widziałbym takiego John Deere'ka u siebie na gospodarstwie. I jeszcze jakiś większy kombajn, bo ten właśnie to już trochę mało się robi. Ale to już nie dzisiaj. Na razie.